Halo, witam. Ja jestem Marcis, a wy jesteście wy, to jest Risen i nadszedł ten czas. W końcu wychodzimy z miasta. Ale najpierw może oddamy parę questów, bo się ich troszeczkę nazbierało, jak na przykład ten z miksturami. I've given healing potions to everyone on your list. Thank you, thank you. May the holy flame protect you. Perhaps you are suited to be a novice. In any case, you have my blessing. I will tell Carlos about your good work. He'll summon you when he has time. Carry out the tasks he charges you with. Convince him of your commitment, and he will take you to the monastery so you may study magic. He'll also provide you with a pass. Without his word, if you venture outside of the town walls, you'll be arrested by the warriors of the order. I see. Okej, okay, i to jest... Jeżeli dobrze pamiętam, to jest sposób na zostanie... wojownikiem zakonu? Innym sposobem jest po prostu pójść do zakonu i się zgłosić na ochotnika. To jest szybsze, ale nie dostajemy dość expa. Jest wtedy trudniej. Okej, okay, to był jeden quest. Zostają nam jeszcze chyba dwa. Nie chce mi się już robić questa z łasicą, ale Dytar i ten trzeci... Właśnie, twój brat Olf mówi, że masz się z nim spotkać w umówionym miejscu. Your brother Olf wants you to go to your meeting point. Thanks. I'm on my way. Załatwiony. Gdzie jest ten trzeci w ogóle? Nie pamiętam. A ty... Z miasta można się wydostać przez magazyn na zapleczu burdelu Madame Sony. There's a way out of town through the storeroom of Madame Sonia's brothel. Really? Wouldn't have thought that that witless sop would have the guts. She's a woman who likes to keep the bed warm on both sides of the argument. Still, you have the ring of truth, and I haven't had any better leads. I'll meet you at Sonia's. You can show me this tunnel before you can think of any reward. Jak się nazywa trzeci brachol? Złota od Konrada raczej już mi się nie chce robić, chociaż daleko nie jest. Szukamy Dirka. Gdzie on kurde jest? Coś mi się nie wydaje, żeby był po tej stronie miasta. Gdzieś tam? Uła, kto to wychodzi? Mo? Rolnik? Ej, on na serio wychodzi. Bo mogliśmy go zaczepić, że go widzieliśmy. Ej, a tu jest ich spotkanie. Bardzo niekonspiracyjne, nie rzucające się w oczy. Dobra robota, chłopaki. Teraz gdzie jest ten trzeci ciul? To jest Alvaro. Z Alvarem już nie muszę gadać. Ja na serio nie kojarzę w ogóle żadnego Dirka. Raczej daleko nie może uciec. Masz może dla mnie jakąś pracę? Do you have any work going? I already pay enough workers. More would bleed me dry. Może potrzebujesz kogoś do ochrony? With a business like this, maybe you need someone to protect you. What? Are you threatening me? Are you one of the Don's puppets? Let me tell you something. I make money. I don't give it away. Hech. To jest skrzynia z podpisem, tak? Nie, ze skarbem. To nie to samo. I heard comrade swearing at you. That bastard only cares about gold. At least now, he knows what it's like to lose something. Gdzie są krowy Konrada? Znaczy, nie rozumiem, jak to się łączy, ale okej. Can you help me?
I need to know where Conrad's cows are. Ah. He has them in an enclosure at the rear town gate. He has a farmer garden. I don't know his name, but he looks tough. All the cows are Conrad's, apart from my Elsa. At least they've spared her so far. Okej, okay, to tym bardziej nie chce mi się tego już robić. Gdzie ten cholerny Dirk? Tu jest Elsa. Wiem, że to trochę pokraczne myślenie, ale bardzo bym chciał, żeby był tutaj wpisany. Gdzie to jest? To tak. A no tak, byłoby fajnie, ale gra nawet nie ma normalnych wpisów w dzienniku, więc nawet jakbym chciał, to bym nie dostał wpisu, że spotkałem Dirka, był gdzieś tam, o. Bo spotkałem go wcześniej, jeżeli go w ogóle spotkałem. Kto to jest tu? Jakiś marynarz po prostu. Tak. Byłoby głupio, jakby obaj siedzieli w tawernie. Ale może? Tutaj nie, tutaj też nikogo nie ma. Widzę, że lokal stał się samoobsługowy, kiedy Patty stwierdziła, że ma już gdzieś. Try someplace else. Ten gość jak się nazywał? To nie jest to on. On miał jakiś Duram. Podobnie, ale to nie jest on. Wygooglałbym to sobie, gdyby nie to, że gra mi się zgubi na nagraniu. I będę czekał parę minut, aż się znowu znajdzie. Tam gdzieś na wejściu siedział? Może... Może w tej sypialni. Spalni. No, u Kostera. Nie mam pojęcia. No nie, tu go nie ma. Co najwyżej mógłby być jeszcze tam w tym takim dziwnym zaułku, gdzie siedział gość, co nas uczył siły. Ale coś mi się kurna nie wydaje. Tu się nigdzie nie ukrywa po chatach. Tu jest Paweł. Siema Paweł. Tu go nie ma. Tu jest Jill. Zabrałem talerz. Nikt nie widział. Dobra, spadam. Pusto. Tu jest tylko Flavio. Chyba. No. A tu nie było... W sumie nikogo. To jest tylko Cole. Ta chata jest pusta. A wiem, przecież tutaj też jest tawerna. I tu siedzi Dirk. Przysyła mnie Olf. Masz się z nim spotkać w umówionym miejscu. Olf sent me. You're supposed to rendezvous at the meeting point. Great. So he's okay. Thanks for the message. I'll see you around. Okej, Josh. Przeszukałem kufer Jacka. Found Jack's chest. See? I gave you good blarney, didn't I? Nie pamiętam, co w nim było. Uznajmy, że tak. Okej, druga grupa załatwiona. Cutter nie chce mnie znać. No ja w sumie jego tu już też nie chcę znać, więc... Wychodzi na zero. Skoro gra już dobrze działa, to mogę się powspinać i zaoszczędzić sporo drogi. Oj, jak zaoszczędziłem drogi. Oj, ale zaoszczędziłem.
Teraz tych gości. Co do waszej ucieczki z miasta? Powiedziałem twoim braciom, żeby tu przyszli. Ale ja im jeszcze nie powiedziałem, gdzie mają się spotkać. Dobra, załatwmy sprawę z Patty, gdziekolwiek ona stoi. Gdzie ona jest? Miała czekać przy wejściu, co nie? Miałoby to sens. Ej, Lily, gdzie jest Patty? To prawda. No nie ma jej. A myślałem, że to jest Patty, nie. Przelazła już na drugą stronę? Tak. Right. So let's see this tunnel. Sprawdziłem. Wyjście z tunelu jest czyste. I've checked. The way out of the tunnel is clear. It leads outside the town walls. I'm impressed. And not a question of a reward yet. I don't have cause to say this often, but thank you. I promise. Once I've found what I'm looking for, I'll return the favor. I'm going to head for the beach outside the town, see what I can find. Got to start somewhere. I'll be there for a little while. Just in case you get the urge to look for me. Okay. Teraz może zobaczmy, czy wszyscy bracia stoją obok siebie. Jak stoją, to można załatwić sprawę. Są. Co do waszej ucieczki? Skoro już wszyscy trzej tu jesteście, możecie opuścić miasto. There's a secret tunnel in the back storeroom of Madame Sonia's brothel. It leads right out of town. Right. We'll meet in the storeroom. Then you can show us this tunnel. See you there. Dobra, mam drugi poziom kradzieży i otwierania zamków. Gdzie się zdobywa trzeci? Bo tutaj już nie ma za bardzo górnego miasta, wewnętrznego obozu bandytów. Dużą część mapy już przeszukaliśmy. A tak by the way, ostatnio sobie przyglądałem się Gothicowi jedynce na Switchu. Zauważyłem pewną różnicę między Gothiciem a Risenem, taką dość ważną. W tej grze wszyscy są jacyś tacy przymuleni. Jak ja. Ja mam taką wadę ludzką, że praktycznie nie potrafię krzyczeć. Postaci w tej grze też. Porównajcie sobie tak z Gothiczkiem, bo się mówi, że Gothiczek ma średni dubbing. Normalny jak na swoje czasy, czyli tak, średni. Ale no, chociażby ten gość w chacie, przez którą da się przejść. Jak się drze, że tyle razy wam powtarzałem, sukinsyny, żebyście nie przełazili przez moją chatę. Tutaj nie ma ani jednej takiej postaci. Dlatego wszyscy są tak strasznie miękko brytyjscy. To sporo ujmuje. Bo jak na wejściu do miasta mówiłem, że sama konstrukcja świata jest całkiem cool. Droga przez tunel jest czysta. Tam w ogóle coś było? Może jakiś krab? Znaczy, krab. Co tam w ogóle było? Jeden potwór najwyżej. Dlatego miętki. Once we get outside, we'll probably make camp on the beach outside the town's walls. So, if you're in the market for treasure seekers, you'll know where to find us. On the beach, right? We'll hit the road. Good luck with whatever it is you're up to on this island. Jest taki dziwny overlap między bardzo po polsku. No, ale istnieje takie dziwne połączenie między tą grą
A dobra, to przejście prowadzi do górnego miasta za kowalem. O, fiolka. Pewnie po wódce. Jest taki dziwny overlap między tą grą a Arcanią. Nie pamiętam, czy to było w normalnej, gdzie przechodzimy niedaleko murów Setarif i z daleka widzimy płonące miasto. Jest tam plaża i na tej plaży ktoś siedzi, czy nie? Już nie pamiętam, ale jak o tym myślę, to kojarzy mi się to dokładnie z tym tutaj. Z murem, górką i plażą. I na plaży siedzą jakieś frajery. I się zastanawiałem bezgłośnie najpewniej. O, wszyscy przy jednym ognisku siedzą. Jaka zgrana zgraja. Kurde, krzesło. Ktoś tu sobie na ryby przychodził. Siadał z dupą i siedział. Czasem może piwko popił? Piwko. No. Good luck out there. Okej, oni są nieruszalni, dopóki, nie wiem, nie załatwię tego questa z nimi gdzieś indziej jeszcze. Muszę się przyjrzeć podglądowi nagrania. No na podglądzie niczego nie widać, żadnych pasów. Od czasu do czasu mam taką cienką linię, która jakby zawija obraz w siebie. Jakby obraz był lekko wygięty. I to jest w różnych miejscach ekranu. Teraz na przykład jest na poziomie pasa protaga. Dziwne. Ale dobra, bo my tu o tym, a tutaj leży czaszka. Okej. Okay. Czas się zemścić na tych potworach, przed którymi uciekałem ostatnio. Co jest tam? Będzie jakiś klif? Może na klifie jakiejś rzeczy? Nie było takiego dodatkowego zejścia w stronę plaży. O, bo sobie tędy podejdę. Chociaż może? Nie. Czyli co w ogóle mamy do zrobienia? Mamy wracać na bagno. Nie wiem, czy polazłem źle i najpierw powinienem iść do miasta, a potem na bagno. Nie wydaje mi się, bo to troszeczkę za drogie. Na pewno nie miałem iść do klasztoru, który w sumie w grze jest nazwany wulkaniczną twierdzą. Jest dość spory i pod wulkanem, ale no, z klasztor. Wszyscy go nazywają klasztorem w grze. Sporo ich jest, ja może zapiszę. Mamy naszą piękną harabardę. O Jezu, a ich ciocham. Król gier, pizdu. I co tu mieli w skrzyni? To jest ta skrzynia i to ognisko, do którego chciałem podleźć, żeby sobie przygotować trochę mięsa. Żeby móc się w ogóle leczyć. Ej, patrzcie! Zapomniałem o tym, że w sumie tutaj na ikonce karty postaci
jest Bezio z Trójki. No i nie mówcie mi, że to nie jest pół Reja Beziego z Trójki, nawet ma tego samego wąsa. Aj, pan Bezi tu nowy. O, nasze pierwsze spotkanie z gnomami. A to się nazywa gnom. O ty kurde. Lubię jak wyglądają. O, nie lubię tego, że rzucają jakimiś śmieciami. Wódz! Brawo kurwa! On rzuca chlebem z jedynki? Kanciastym, tradycyjnym chlebem z nerdę? Skąd się tu wziął? A, wiem. AI wyczuło padlinę i kazało mu przyjść. Podoba mi się, jak mam w dupie kompletnie, co tu się dzieje. Trochę szczeka, żeby nie podłazić mu do żarcia. Shit. Na geometrii się rozwaliłem. Drugi się zespołował? Skąd one tu przylazły? No i teraz you and me. Co w ogóle nosi na sobie za poncho? Podoba mi się ich design jako takich goblinów, ale nie do końca. Są trochę zbyt fejblowe. Przez to, że teraz myślę o nie, zjadłem tego chleba z mięsem, który daje bonus do maksymalnych hapsów. Gulasz. A to się korona bohatera nazywało, to coś, co podniosłem. Pewnie szczaw królewski tutejszy, już nie pamiętam. Ale na takiego wygląda. Wypij dwie mikstury i lecimy. Przypier... O Jezu. Jak ci powiedziałem przypierdol, to nie chodziło mi, że aż tak. Tylko jeden z tych gnomów miał skrzynkę, worek złomu. Jak ja mam wykonać tego questa? Gra sama nie chce, żebym go wykonał. Jeden z 15. Na całą grupę. I żadnej skrzynki nie mieli. Dziwne. Nie, ja tego nie rozumiem. Wilki to są straszne świnie zakamuflowane. Z naciskiem na zakamuflowane. Kompletnie ich nie widzę w tej trawie. W końcu powiem, za co lubię te gnomy. Są takie, basically takie tutejsze gobliny. Ale to są takie bardzo złodziejskie gobliny, więc są trochę grubsze. Chociaż to bardziej jest kwestia tego, że tutaj wszystko jest bardziej obłe. Ale za to są obładowane tym wszystkim, co kradną. Mają 300 kieszonek, 200 plecaków. No jak ja na wycieczce. I to nawet nie chodzi o to, że kradnę, bo to nie ma nic wspólnego. Wcale. Co jest tutaj? W ogóle był jakiś cmentarz w okolicy. Nie no, trzeba będzie pozbierać wszystko, skoro mamy tą piękną broń, którą ukradłem. A, jest gnom. I tu jest ich obóz, czyli tamto to była tylko grupa. Mocna grupa. Tak zwana grupa wsparcia. Kurde, rzucają czaszkami. Nie!
No Jezu. Fajne animacje mają. W ogóle mają lepsze animacje walki niż ja. Co jest problemem, bo tutaj nie ma dodatkowych stylów walki. Jak nam się nie podoba podstawowe combo, o to jest trochę gówniane, no. To jest najfajniejsza rzecz z goticzków, że ucząc się walki, zdobywamy lepsze animacje. Gdzie w jedynce te animacje zielone są gówniane, naprawdę gówniane. Koncept był zrozumiewalny od zera do bohatera, czyli kompletnego zera, nawet nie potrafimy dobrze trzymać broni i walka jest bardzo mechtier. Ale kiedy już zdobędziemy co najmniej wojownika, to już się robi dobrze. O, topór. To chyba ten, który nosiłem, a nie, siekiera Derwala. Może go nosiłem wcześniej, nie pamiętam. Jakiś, to był ciężki topór. Albo nie, wydawało mi się. To był żarcik z inną bronią. Był miecz, miałem miecz lekki, który miał podtyp broni miecz lekki. I chyba miecz ciężki, podtyp broni miecz ciężki. Looks good. Nie pamiętam. Najwyraźniej nie było aż tak śmieszne. Dobrze, że ja tutaj nie wlazłem w ogóle, bo jakbym podlazł, zobaczył te gnomy, dostał one-shota, bo i tak miałem jakieś 20 punktów życia. Ja bym był zły. Co jest w tych tunelach? Jak tam jest ghoul? Nie, jest więcej gnomów. Źle mi to mówić, ale bez... Czy ja w ogóle mam... Mam 10 punktów nauki, czemu ich nie wydałem jeszcze w mieście? Już mi się nie chce wracać. Chociaż coś mi się wydaje, że powinienem iść do komendanta. On mógł mieć coś ciekawego do powiedzenia. Czy on rzucił we mnie rybą? I to pan wódz jeszcze. Ej, oni tu mają więcej wodów. To jest jakieś zebranie radnych, czy co? Bawią mnie ich poncza. Zwykłe gnomy mają normalne czapki. Te... Co on jaywalkował? A miał kumpla, który mnie chciał obejść od boku i też mi pierdolnąć. Shit. Haha. Jezu, jeszcze więcej. Dobra, to może książką rzucił. To może znaczyć, że w końcu zdobędę te 15 sztuk, że się wrócę do miasta i je oddać. Ale to wytnę drogę powrotną, bo jest głupia. Ej, muzyka tutaj bardzo gotyczkowa jest. Była. Wróciła szabla. Szkoda, że szabla jest pod zręczność. Nasza broń popityla 46 ciętych. Z broń, której przez długi czas byśmy nie dostali, więc raczej nie znajdę nic fajniejszego.
Uj, złoże rudy jest do zebrania. Jezu. Prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. O kurde. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Prawo? W sumie nie sprawdziłem, czy wytrychy się łamią zawsze, kiedy źle zrobimy? Jak tak, to chujowo. Co ja za pierścień znalazłem? Obrony. Chwilowo mogę zdjąć akrobatykę i założyć obronę, bo jest przydatniejsze. Ukradli groby. Wzięli i ukradli se groby. Jakie kurde złodzieje. O, nie mam surowego mięsa, bym zrobił sobie gulasz. Kufer przeszukałem już, co nie? No. To idziemy w głąb. Gdzie ja tędy wyjdę? Ej, ja nie kojarzę w ogóle tego miejsca. Nie mam za dużo wspomnień z tą grą, bo grałem w nią z dwa razy. Może trzy. Raczej trzy. Here's some more ore. Pięć sztuk. Okej, no to co jest cała jaskinia? O kurde! No nie kojarzę w ogóle tej jaskini i gdzie ja teraz wyłażę. Wiem, że jesteśmy nad... jakbym spadł. To by była głównie moja wina. Lewo, prawo, kurde. Lewo, prawo, prawo, lewo. Ile jeszcze mam wytrychów w ogóle, bo może być problem zaraz. 9 sztuk. I w zasadzie jakby przeportować Goticzka trzeciego, wiem, że problemem jest wielkość map i takie rzeczy, głównie w Gotiku trzecim, to jest ten sam silnik. Jakby mam lewitację, co nie? Bo nie wydaje mi się, żeby inaczej dało się tam dostać. A jak wrócę? Nieważne, tym się przejmiemy potem. Lewitacja jest dziwna, ale działa. Jest tutaj grób z jakimś fajnym mieczorem. Dobry miecz. Mały szmaragd. Średnie leczenie magiczne. Runa? No to zabawne, można znaleźć runy. Trzeba umieć ich używać. A, żeby zrobić zwój, bo w grze jest tworzenie zwojów, trzeba mieć runę i na runie jest napisane, co jest potrzebne. Potrzebny jest pusty zwój, tworzenie run, tworzenie zwojów i roślina lecznicza. Żeby go użyć, potrzebujemy... drugi krąg. Coś tu jeszcze leży, czego nie zauważyłem? Naj. No i teraz jak zejdę? Pan gra? A jak ma zejść na dół? Chyba, że mam iść w górę i to jest sposób. Iść, nie wiem, na wschód i zawsze na wschód. Nie no, to nie ma... nie ma chuja.
Another tomb. Czy ja tu powinienem wejść dopiero, kiedy będę mieć pierwszy teleport? Chyba jo. Cholera. Było chociaż warto. Nie do końca. Ej. Jest chyba jakiś zwój, który daje free fall? Albo nie. No nie zejdę stąd, choćbym się zesrał. Więc fajne użycie environmentalu i w ogóle, ale... Ale dupa. O. To mi kompletnie nic nie dało. Dobra, załóżmy, że jednak mi coś dało. Wyposażmy się w pierścień akrobatyki. I spróbujmy gdzieś tutaj wylądować. Kurwa. Urwał. Po prostu tam nie włażę. Chyba że mógłbym użyć lewitanzji. Jeszcze jej używając, chwycić za miecz. Nie, nie mogę. No to jest głupie. Potrzebujemy dwóch zwojów, żeby to zrobić. Jeszcze, żeby ten miecz był jakiś dobry. Dobra, jakbym nie ukradł tego kostura kata, to byłby dobry. Spadam stąd. Znaczy, miałem nadzieję na jakiś skrótas, że stąd sobie zeskoczę w dół i tędy, i tam, i dzią, i bum, i załatwione. A tak to będzie trzeba leźć całą tą drogę. W sumie nie całą, to jest... Dobra, całą, tędy. Gdzie tu była farma, więc tak, zrobimy całą tą drogę jeszcze raz. To jest problemem głównie dlatego, że od farmy zaczęliśmy iść z przewodnikiem, który nam pokasował potworki. Ej, to jest noga posągu. Cała ta wyspa jest zbudowana na ruinach, z których większość dopiero wyłazi z podziemi. Co jest w sumie trochę dziwne, ale... tylko trochę. Potrzebowaliśmy nowego Jarkenderu, no to mamy. Skasowałem wszystkich gnojków stąd... No, tam na górze lata... Sęp. Trzy sępy. Geometria. O ty kurde. Jakby tylko pozostałe chciały tu zejść, byłoby cool.
trzeba je wypatroszyć pod ścianą. Porobać je. Można gówniarzowi Tyldy powiedzieć o... nie wiem... rodzinie? What do you know about the Inquisitor? What's that thing he wears on his eye? Isn't that the magical artifact he found in one of the ruins on another island? That's what I heard anyway. Pieniądz. Miał kostur, ale po co mi? Let's trade. On nie miał nic wartościowego, może te miksturki. Wezmę wszystkie. W zamian dostanie... niektóre z tych pierścieni można by zacząć sprzedawać. Weź te skóry i te tamte, i to, i to. To mi się już raczej nie przyda. Jakbym chciał być magiem, to może. Ale tak po prostu to nie. Zastanawiałem się, czy by nie zabrać mu pochodni. Mam 16. Dobra, dorzuć złoto i lecimy. Miałem jeszcze brońki, ale to nieważne. Ja tutaj przylazłem tyłem. Wracać mi się tamtędy nie chcę. Bo tu jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia i chciałbym zerknąć do tamtego grobu, gdzie łaziły szkielety na samym początku. Są kolejne... śmy. Przeładuj, przeładuj. Jezu! To mnie przeraził. Podoba mi się, że można pominąć całą animację, ale nadal się troszeczkę powoli klika to mięso. Dobra, na główną drogę. Zacznijmy troszeczkę szybciej iść, bo w końcu jesteśmy kurierem. Nie magów. Bo jebać magów. Jakbym mógł, to bym sobie tutaj gdzieś tu przy oknie zawiesił taką tablicę. Magowie jebane cygany, odpierdolcie się od mojej many. Jan nie chce gadać. Czy to babsko, z którym się udaliśmy na wyspę... no dobra... z którym wylądowaliśmy na brzegu, cały czas tu jest? Nie ma jej. I coś mi się wydaje, że zniknęła na dobre. Jan też o niczym nie wie. Dzikun. Drugi i trzeci. No i na takich to można sobie dobrze podjeść. Czemu trzeci nie podlasł? Już był tak blisko. Nie no, dobra broń to jest podstawa. Dobra broń i dużo siły. Przestraszyłem się tego rządu szczura. Nie jestem pewien, gdzie ja teraz lezę. A, wiem, gdzie jestem. I w sumie... skoro tutaj jestem... Stealing from one is stealing from all. O tu kurde.
Ale to ciamajdy są. Przydałby mi się do tego kostura jakiś cios. Co tam robi wilk? Oddaję ciulom mojego expa. I oni żyją. Jak na razie tylko ich poturbowałem i zabrałem pieniądze. Jak w prawdziwości. Hej, zaczepmy może tego jeszcze gościa. O Jezu. Rudolf jest. Przydałby się cios obrotowy. Dobra, wiecie co, to nie ma sensu. Ej, to jest to miejsce! Tam nawet stoi ten gnom. Jest nawet powiedziane, że zaklęcie lewitacji. No zaraz się wnerwię. O kurde. Od razu wstali. You can't get away from me. Starzy wstali. No, znaczy, oni młodzi są, bo to nowicjusze. Młodzi wstali i łapy do mnie wyciągali. Co tutaj idzie? Szlak. Kubie rytm. A, nie ten guzik. Zrobiło mi autozapis w momencie, kiedy się przewróciłem. Oj, gra, jesteś wredna. A to znaczy, że pewnie ten wczyt wywali mnie w zakonie. Tak. Ciule. Chyba nie ma co na razie ich tłuc. I tak będziemy mogli to zrobić kiedy indziej. Aż tak mi nie potrzeba expa. Chwilowo. Cały czas mnie gonią. Słyszycie te głosy? Jak to się ma do... Widzicie? Chciałem krzyczeć, że znowu jedna z tych cholernych bestii. I się nie dało. Okej, hopie, chodź tu. Surrender, lawbreaker. Nie. W ogóle nie ten, którego chciałem. Podbiegł. Moje. Ej, w sumie to mogę w takim razie splądrować im miejscówkę. Widzę, że tam jest dość jasno. Są tylko ćmy grobowe. O ty kurno. Załatwione. Telekineza. Ta telekineza służy do kliknięcia tego guzika. Równie dobrze mogę w niego strzelić. Najpierw może sobie coś zjemy, wypijemy miksturkę.
O, taka jest dobra. Zamknęli wyjście. Widzę trupa. Czemu to jest trup? Piecyk. Kryształowa kula telekinezy. O, ej, zapomniałem o tych kulach. To jest fajna rzecz. No to jest bardzo fajna rzecz. O. Możemy do takiej podejść, zdobyć... plus 10 do maksymalnego życia. Zdobyć... jednorazowe użycie zaklęcia. I możemy go użyć. Chyba, że schowamy łapsko, to wtedy już nie możemy go użyć. O, krótki łuk. Dziwny sprzęt, patrząc na to, jak strasznie bronione było to miejsce. This text is about magic spells. A myślałem, że o alchemii. Okej, co mi ten guzik da? Sobie zapis, bo równie dobrze może tu się wydarzyć coś głupiego. A wiem, co muszę zrobić. Telekineza. Fajne są nawet te zagadki. A, nie ruszę tego tej strony. Well. Nie, to nie. No to wyjdę normalnie. Wiecie co? Dalej. Ruszymy w kolejnym odcinku, oddamy Donowi list, też załatwimy resztę porachunków. Ale to następnym razem. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże.